Serdecznie zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie z historią i archeologią w Kornem. Będzie to pierwsza na tak dużą skalę impreza plenerowa związana z grupami rekonstrukcyjnymi organizowana na ziemi kościerskiej, gdyż przybędzie na nią aż ponad 100 przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych z całej Polski. Głównie będą to Słowianie i Wikingowie. Ponad 30 namiotów, obozowisko naprawdę przeogromne. W obozowisku oczywiście będzie się dużo działo, będzie ono tętniło życiem, różnego rodzaju pokazy rzemiosła, pokazy walk też, co jest takie najbardziej spektakularne, ale i pokazy kultury słowiańskiej, kultury właśnie związanej z Wikingami. Wszystko to okraszone będzie licznymi występami zespołów związanymi z epoką Słowian i Wikingów. Także będzie się działo w tym obozowisku naprawdę bardzo, bardzo dużo. Będzie ono rozbite, tak jak już powiedziałem, w Kornem, a dokładnie na lotnisku. Wybór tego miejsca padł na lotnisko, głównie z tego względu, iż jest tam bardzo dużo miejsca. Można rzeczywiście stworzyć wspaniałą batalię. Także serdecznie zapraszam wszystkich Państwa 25-26 sierpnia na lotnisko w Kornem. Myślę, że warto zabrać całą rodzinę i zobaczyć, jak to w średniowieczu bywało.